O! Zrobił! Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w szkole Rocketa z Hogatym. Dzień dobry. Dzisiaj nauczymy tutaj Hogatego bardzo ważnego zagrania, jakim jest Half Flip. Okazało się, że Hogaty jeszcze tego nie umie, czyli diagnoza była słuszna. Ja nie umiem żadnych rzeczy, nie mam pojęcia, no czym to są idealnie, te idealnie. Nie dość, że nie wie co to, zawsze jest niespodzianka. To jest idealnie, bo Hogaty ma doświadczenie w gierce, a że nie umie wykonywać tych zagrań, to dzięki temu można go łatwo nauczyć, bo się szybko, mam nadzieję, do że do której szybko drużyny mam dołączyć? Obojętnie, tylko to chcę pokazać widzom, jak to dokładnie wygląda, bo może ktoś nie wiedzieć i potem wejdę tak jakby, żeby ciebie oglądać, jak ty to pięknie wykonujesz. Dobra, generalnie, no to jest to, Half Flip. O, i to tyle z poradnika, okej. Okay. Albo nie, czekaj, mam świetny plan. Jednak no, będę stał obok ciebie i będziemy robili to samo, jak w prawdziwej szkole. No nie, ustaw się tyłem. Ej, ja się zaczynam stresować, jakbym naprawdę wrócił do szkoły. Ja już, ludzie, ja już nie byłem 7 lat co najmniej w szkole i zaczynam panie Piotrze, się stresować, za dużo pan gada. No, panie Piotrze, to ja nie wiem, czy tak mówili do mnie w szkole. Co? Akurat nie. Dobra, czyli mówili? Co? Jak ja mam to zacząć? Ty, mam ustaw się tyłem tak jakby obok mnie, no. No. I pierwsza rzecz, co? To zrób flipa do tyłu po prostu. O! Tylko takiego, żeby kliknąć dwa razy. O, idealnie! To double flip do tyłu, plusik dobra, z aktywności. Okay. Dobra, to teraz, to żeby się upewnić, zrób to jeszcze raz. Dobra, jest okay. Drugi raz, okej, okay, pięknie. Ale dobra, dalej od ciebie nawet skoczyłem, widzisz? No, to jesteś chyba dobrze. Ekspertem chyba. Okej, okay, dobra, to teraz taki mały triczek. Jak skaczesz do tyłu, to w połowie, bo ty skaczesz trzymając to chyba eskę, co nie? Tak, tak. To jak będziesz do góry nogami, czy tam jak po prostu jak już wykonasz ten taki podwójny poskok, zamiast eskiej klikniesz wuj, to będzie wyglądać jakoś tak. Dobra. Po prostu... O! Ty, przez chwilę zadziałało, tylko coś potem kliknąłeś dodatkowo. Nie, W, tylko trzymałem W. Trzymałem A, tylko no W. Tak, dobra, bo za długo trzymałeś, bo to automatycznie... Bo ty puściłeś W i tak, byłeś tak, na tak plecach dlatego. Zapomniałem o tym powiedzieć, tutaj już jak będziecie się dziwili, dlaczego tak się dzieje, to przez to, że Hogaty trzyma W, a jak wiecie, jesteście do góry nogami, trzymacie gaz, to wam auto obraca. Dobra. Tak? To teraz zrób tak. Nie widziałeś? O, nice! Kolejna nowa ja rzecz. Nic, ja naprawdę, jak ja powiedziałem, jak ja ci powiedziałem, że ja nic nie wiem, nie znam nazw, ani ja, nie ja wiem, muszę co jeszcze się do robi, tego, to, ja muszę, to musi jeszcze prawda do mnie dotrzeć, to musi jeszcze ja do mnie dotrzeć. Ja nic nie umiem, ja się nigdy nie uczyłem grać w tę grę, nie mam pojęcia jak cokolwiek się no robi. Ej, nie, no, czekaj, bo ja trzymam gaz za długo. No. Teraz ja muszę na plecach wylądować. No, tylko nacisnąć mam, tak? Lekko, raz, to był. Nie, tak czekaj, bo teraz... Nie, no. Ja to muszę no, zrobić. Teraz nie umiesz na plecy też. Ha, czekaj, bo czekaj, teraz przez przypadek zrobiłem od razu half flipa. Czekaj. Cwaniaku. O! Czekaj, i co jest? O, teraz sam. O, ten nauczyciel też. Zaraziłem się. A nie, po prostu gazu. A nie, poczekaj, bo ty jesteś na klawie, już wiem. Ale dostałem teraz laga mózgu, bo ty masz jednocześnie, bo ja na padzie mam no oddzielny przycisk do gazu i oddzielny przycisk do tego. Do czego? Do na przykład obracania się przód-tył. Dlatego tobie od razu jedzie, to ty nie musisz od razu to zrobić w całości. Dobra, a ta szkoła jest odkrywcza. O, dzięki panie nauczycielu, że uczy mnie pan grać na klawiaturze. Dobrze. Jak dobra, to mam w takim razie ale zrobić? Faktycznie, dobra, to ja będę trzymał teraz klawę, widzowie. Żeby dobra już nie odwalać czegoś takiego. Dobra, to w każdym razie masz jeszcze tu takie przyciski jak Q i E, co nie? Tak, to mam nacisnąć Q, e, reszty? Tak, w momencie... Czekaj, sobie to zrobię. A nie, bo ja zapomniałem, że ja mam in the bindy, sobie zapomniałem, że ja to mam pod myszką. Dobra. Jeszcze raz. Też miałem takiego nauczyciela, który błędnie pisał rzeczy na tablicy, także... Tak? Nie przejmuj się, Edek. Nie, ale czekaj, bo to jest bardzo proste. Widzowie, zaufajcie mi. Hogaty też zaufaj. No ja mam się takich zaawansowanych rzeczy uczyć na o, pierwszej jest, lekcji. Dobra! Ogarnąłem bindy swoje. Dobra. No więc tak, pierwsza lekcja. No zawsze trzeba zastraszyć tutaj ucznia na pierwszej lekcji. Co? Nie mówiłem tego. Tak jak mówię, klikasz ten taki drugi skok w tył, klikasz W i w tym samym momencie klikasz już obrót w powietrze. I ci takie fajne ale coś ale to widzę w jedną stronę. Tak, wiesz co, ja żeby się nie kompromitować, to wejdę na siebie. Oglądamy dobra tego. Dobra, teraz śmieszna muzyczka powinna być. I to jak 30 razy nie wyjdzie mi to po prostu. Dawaj, obserwuję dobra, pyk, cię. Pyk. Ty, czekaj, bo ja W muszę trzymać jeszcze. No, ale to tak już było... Już do tyłu zrobię flipa, już jest dobrze. Jak ja mam W trzymać jednocześnie i nacisnąć Q albo E niby? Właśnie nie wiem, ja to na myszce mam. I dlatego... Czekaj, to jest... O!
zrobił! Widzowie, ale... jestem najlepszym nauczycielem! Ale ja musiałem się na klawiaturę popatrzeć, zdjąć palca z tego i WE nacisnąć. W ogóle to nie było, żeby tak szybko mógł symulator zrobić. Babci piszącej na kompie. Ja się to uczyłem jak osoba nie najzdolniejsza też, bo nigdy nie gram na klawiaturze. O, dobrze! Ale ja ci powiem, jak się skupiłem. Po prostu jednocześnie trzymałem wcześniej, miałem tak jakby palec na A i S, jednocześnie podniosłem palce dwa i trzymałem, położyłem po prostu na Q i W, tylko wcześniej. No właśnie, ja tak robię teraz, na tak? W i Dobra, E, tak. To sobie poćwicz. No tak właśnie robię, dwa palce i ten. No, a potem to będzie ci bardzo łatwo się robiło, ale kurde, nauczyłeś się, jest! Pierwszy sukces w roli nauczyciela. Zobaczcie, widzowie, jak pięknie. Tylko jeszcze muszę, wiesz co ci powiem? Chyba kamerę szybko zmieniać, mam wrażenie. W sensie, masz rzucić kamerę na piłkę, to chyba nie ma żadnego wpływu na to, co robisz. Po prostu klikasz. O kurde, czekaj, przyciski. Bo jak mam kamerę do tylko tyłu, to... to jest tak trochę dla percepcja mózgu. Percepcja się myli, no. Dla mózgu to jest takie dziwne, ale to sobie spróbuj. Czekaj, bo nacisnąłem złe klawisze w ogóle, nacisnąłem jednocześnie Q i E. Ale działa. Nacisnąłem Q w E w tym momencie, jak się na piłkę patrzyłem. Czekaj, dobra. No i działa, ale to będzie dobre, to jest Ej, najlepszy kuks! Student. Nie wiedziałem, że tak można robić, a teraz, ty, teraz to będę używał tego. No teraz jak widzę, jak odpalisz streama z Rocketa, ej, musimy cię nauczyć takich trzech rzeczy i będziesz to robił na streamie z Rocketa. Tak, tak wiesz, bez tak, słowa, bez tak, słowa dla... Tak. Powiesz, no, tak po prostu. Tak po prostu się nauczyłem. Kurde, ja bym chciał tego się nauczyć, co ty robisz, takie w ogóle pyk, pyk, pyk. Tak na połowie jedziesz samochodem, tak czekaj, tak pyk. Kurde, jak mam w tej... przenieść samochód tak. O! O, tak wave dash! To zaraz ci nauczymy, bo to też było w planie. To, o! 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 Dobra, zaraz się tego nauczysz, bo to już widziałem to jest chyba w planie. Jak Bruce coś takiego robił w ogóle. A, w sensie tobie chyba w ogóle chodzi o taki drift, ale to jest totalnie niepotrzebne. Tak. To może to będzie ciekawostkowo. Tak, on tak. O! Jakiś drift! O! O! Tak nie wyglądało jak coś. To była przerwa strategiczna, tak właśnie się gada. Dobra, wiesz co, to się tego nauczyłeś w sumie. Poszło turbo szybko, dlatego. Możecie zostawić lajka, wpaść do Hogatego na streama, zobaczyć czy to robi dalej, jak nie robi to po łapach go. No i ten, żebym to nauczył się tego wykorzystywać przede wszystkim, nie? Muszę tak, jak tak, najczęściej. To znaczy tak zawsze jak masz okazję robić. To tak, w sensie nawet ci nie mówi w jakich sytuacjach to jest potrzebne. Tak. Bo to jest potrzebne praktycznie zawsze jak idziesz tyłem po prostu, żeby sobie zawrócić. No, więc nawet ci tutaj nie mówi w jakich sytuacjach to używać, bo to naprawdę w każdej sytuacji można używać. O, ja Ej, sobie fajne, fajne, powiem ci, podoba mi się to. Nauczyć ci czegoś w końcu w Rockecie. Tak, ej, w końcu nie będę mógł mówić, nie znam tego, ale wiesz, wymówki mi przestaną działać. Dobra, a no tak, Adek. To na streamach może na razie nie używaj. Dobra, to żeby te lekcje były takie w sumie w miarę bez przeciągania, to ja tutaj już będę zakończył, tutaj dziękuję tutaj studentowi za świetne spisanie się, ale miałem przez chwilę laga, bo kliknąłem ten, jakbym skręcał na padzie w prawo i ty w tym samym czasie też kliknąłeś. To może chcesz zrobić coś na zasadzie, że gramy jakiegoś jednego casualka i ja muszę jak najczęściej używać jeszcze tej metody, nie wiem. O, właśnie, też ci od razu powiem, bo teraz jak jesteśmy w meczu. No. No, to kick-offa nauczymy Hogatego kiedyś. To na kolejnej tego, lekcji. Ale że je na takich bocznych wznowieniach, ja często po prostu robię to, co ty teraz się nauczyłeś, handflipa, żeby zebrać boosta z tyłu. To jest właśnie przy tym też bardzo często używane. Na przykład jak są dwie osoby na takiej pozycji jak ja i zobacz na mnie. No. Sobie po prostu jadę tutaj na A to coś. A w ten sposób, kumam. Żeby być od razu obrócony do bramki, jak najszybciej pojechać po boosta, bo często jest właśnie takie wznowienie, że po obu stronach się respicie. No to wtedy to już w ogóle jest użyteczne. Ja też bardzo lubię na jedynkach nie jechać na wznowienie, tylko właśnie zebrać sobie szybko w ten sposób boosta i wtedy to na luziku obranie. Kurde, tylko powiem ci, że ja muszę wyzbyć się, ja już czuję, że ja będę się musiał wyzbyć przyzwyczajenia. No tak, no to jest po prostu no, kwestia czasu, tego tak akurat. Tak, tego, no, że ja się od razu, wiesz, że obracam po prostu. Mhm. Zamiast momentu, kiedy mogę użyć faktycznie No tak, ale tego, to mówię, to jest kwestia przyzwyczajenia się tej metody. Zrobienia w nawyk, ważne, że już umiesz to zrobić faktycznie. Nawet jak sobie zapomnisz, jak to się robi, to się szybko tego na nowo nauczysz. Najprostsza rzecz, której w ogóle nie miało być w planie. Nie, no nie, to miało być w planie, bo widziałem już po powtórkach, że tego nie robiłeś. Bo to też często widzowie prosili o poradnik, to w sumie jak nauczyłem ciebie tak szybko, to się widzowie też powinni nauczyć. No właśnie, to widzowie już nikt nie piszą, że nie można zrobić, nawet taki debil jak ja mógł się tego nauczyć. Ja tego nie powiedziałem. Tym bardziej, nie no, Edek tak mnie wyzywał przed nagrywkami i mówił, że ty debilu, naucz się lepiej, bo nie mamy 30 minut dla ciebie. Nie mamy 10 minut, tylko 5. Wszyscy się muszą nauczyć, a nie, to nie jest lekcja tylko dla jednej osoby, to nie jest lekcja indywidualna. Obserwuję cię. O,
Tak mnie wyzywał. Obserwuję cię. To mnie obserwuje, ja sobie jeżdżę teraz. Nie wiem co robić. Chłop mnie obserwuje. No i mi piłkę zabrał jeszcze dziad. Najgorszy, no, widzicie? No. Specjalnie to zrobił. Obserwowałem cię, nie miałeś okazji nawet do tego, żebyś to zagranie zrobił. Ale muszę cię poobserwować bardziej w takim razie. To prawda. O, dawaj, na busta tylnego, skacz. Zrobił! Tak, ale w busta nie trafiłem. No ale to jest kwestia, po prostu byłeś w szoku, byłeś tak skupiony na tym, żeby wyszło, wiem jak to jest. Ważne, że ten, już jest gituwa, naprawdę, dobra, to już jedno, że się lepsze było. Kariera nauczyciela już normalnie, już mogę sobie dopisać coś. Tak jak zwykle będzie chciał mi zabrać piłę. Nie, zostawiłem ci przecież elegancko. Tak, ale jak ty podjeżdżasz, to już mam presję, że mi zaraz ją zabierzesz po prostu. Bo stwierdzisz, no za długo przetrzymał tę piłkę, nie zrobił, nie wziął tej piłki na po prostu gdzieś tam na bok, na górę i nie zagrał tego i tamtego, liba lumbam bumbam, nie zagrał i jak on mógł w ogóle tego nie zrobić? Czemu on tego nie zrobił? O, ja tak mam od razu, jak widzę Edka. Patrzy na mnie tym nauczycielskim wzrokiem i już myślę o tych wszystkich 30 tysiącach nazw, które wypowie zaraz do mnie w tej grze, których ja nie rozumiem. Ale nie rozumiem do czasu. Nie wiem, jaka historia życiowa tutaj poleciała przed chwilą. Ja nie wiem, to było opowiadanie jakiejś traumy z dzieciństwa. O Edku, który został nauczycielem po prostu. Nie, no ja chyba zaraz rzucę tę robotę. Ale koleją nie jeździł, także czekaj, naprawdę. Czy jest jakaś stara bajka, czy coś o Edku, co jeździł koleją i był nauczycielem, czy do czego tak powiedziałeś? Nie, był pies, który jeździł koleją. Akurat nie, żebym cię wyzywał właśnie w tym momencie od psa, nawet nie ma opcji takiej, ale wiesz, interpretacja jest dowolna. Czekaj, zaraz sobie coś przypomnę. No, po prostu wystarczy mi powiedz te dwie nazwy jakichś trików w Rocket League i ja już będę myślał, że mnie wyzywasz, także spokojnie. Ewentualnie powiesz mi dwie nazwy trików w Rocket League, a ja będę myślał, ty, ono o jakiejś chorobie do mnie mówi, co? Jakaś taka nazwa? Nie słyszałem nigdy. Czekaj, to czego ja się nauczyłem? Half flipa. Half jak pół, flip jak flip. O, to jeszcze musisz mnie uczyć, czego ja się w ogóle uczę, bo... No, dobra, zapomniałem, faktycznie może się przydać. Że to jest half flip, jak ktoś będzie do mnie pisał, że... Skojarz sobie, że jak ktoś jest half, czyli z połową, to będzie raczej to. Nie wiem, co innego mogłoby być. Edek, nie wiem, czy założyłeś, ale użyłem przed chwilą dwukrotnie twojego half-flipa. Pięknie, pięknie! Nie wiem, czy jesteś zadowolony z tego faktu. Cudownie! I że tego użyłem. Co prawda, nie patrzyłem akurat, ale jestem bardzo dumny. Ale użyłem specjalnie, nie potrzebowałem aż tak. Ale użyłem, jak już miałem sytuację, że mogłem sobie tego użyć. No to idealnie. Bo ty się zajmowałeś wszystkim innym. Także... Nie, no serio, jakieś traumy ma ze szkoły, chugaty. Jedyną traumą ze szkoły, jaka jest, to wtedy, kiedy poznałem Edka, proszę państwa. Okazało się, że został on moim nauczycielem i już wiedziałem, że nie będą to normalne zajęcia akurat, nie? Dobra, to ja proponuję wygrać mecz i tyle. No, team esportowy, Elangui. Gramy na jakichś e-sportowców? Kurczę, tak. A ja na razie staram się do tyłu jeździć szybciej. Nie, ale podoba mi się to, jak grupka znajomych sobie nagle stwierdza, że sobie do nazwy drużyny jakby byli e-sportowcami. Ej, ale tak się kiedyś robiło! Tak się kiedyś robiło we wszystkim, po prostu. No to tradycja pozostała. Po prostu. Dobra, to się wytnie. No niestety, nie tym razem. Nie, tego nie mów, tego nie będzie w odcinku. To ja was zapraszam prawdopodobnie, nie wiem, co jaki czas będą odcinki z tej serii. Może za tydzień, tak bym obstawiał. Dajcie znać w komentarzach, czy jest jakaś lekcja, której bardziej oczekujecie. Myślę, że generalnie te takie wszystkie najważniejsze będziemy robili i tak. Ja tutaj jeszcze raz dziękuję za starania Hogatego. Ja bardzo chętnie nauczę się wszystkiego, bo nie wiem nic po prostu o tej grze. No. Oczywiście w opisie są linki ważne do kanałów Hogatego. Tak jak mówię, na Twitchu on streamuje, na YouTubie raczej za często Rocketa nie ma, ale na Twitchu możecie go dorwać, czy faktycznie używa te nowe zagrania. Jak się nauczę grać, to może będzie częściej. No, może wtedy będzie częściej. No i co, to by było już na tyle, nie przedłużam. Elo, elo. Elo.